siatkarski mecz olimpijczyków. Niedziela z orkiestrą Owsiaka. Wielka orkiestra w Kuźni Raciborskiej. Dobry wieczór. Dzisiaj poniedziałek, 30 dzień stycznia. Beata Wadura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 29 stycznia, 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Raciborzu rozpoczął się w Powiatowym Centrum Sportu od meczu siatkówki z olimpijczykami. Olimpijski mecz siatkówki rozpoczął w Raciborzu 31 finał Orkiestry Jurka Owsiaka. W PCS-ie uczestnicy zmierzyli się z reprezentacjami ratusza, starostwa, KS Racibórz oraz GS-UKS Krzanowice. Mecz olimpijski w siatkówkę, taka nowa inicjatywa, która wyszła z Powiatowego Centrum Sportu, żeby tym właśnie meczem rozpocząć cały finał, 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy drużynę olimpijczyków, w której gra Monika Brzostek-Rysiek, Wolny i Leszek Olszewski. I do tej drużyny można było wylicytować na Allegro, na naszych licytacjach miejsce. Było 6 miejsc, także mamy drużynę olimpijczyków, która musi się tutaj najbardziej napracować, bo przeciwko niej gra drużyna miasta, powiatu, dziewczyny z KS Krzanowice i jeszcze mamy chłopaków KS Rafakot. Drużynę olimpijczyków współtworzyli raciborscy sportowcy. Monika Brzostek, siatkarka plażowa, uczestniczka igrzysk w Rio, pięściarz Leszek Olszewski, reprezentant Polski w Barcelonie oraz Ryszard Wolny, złoty medalista z Atlanty. Gramy tutaj dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki naszym wspaniałym olimpijczykom, którym już teraz dziękuję, ale przede wszystkim sztabowi Wojsk w Raciborzu, że mogliśmy się w to włączyć jako PCS, jako placówka rozwijająca się. Chcemy propagować ten zdrowy styl życia. Mamy się czym pochwalić, przede wszystkim mamy znane nazwiska, są tutaj ze mną nasze osobistości, jeśli chodzi o sport raciborski i to cieszy, że również włączyli się właśnie w te wydarzenia, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że dostarczamy tym kibicom, którzy tutaj z nami są, fajnego widowiska i zbieramy pieniążki, więc miejmy nadzieję, że dzięki temu meczowi, dzięki też całemu Wośpowi i sztabowi z Raciborza dołożymy niemałą cegiełkę. Zawodnikiem w drużynie grającej przeciwko olimpijczykom mógł zostać każdy, kto wylicytował jedno z 6 miejsc dostępnych w aukcji sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Raciborza. W Wielkiej Orkiestrze bierzemy udział co roku, w kwestach na pewno się zawsze dokładamy. Kwestia licytacji była tylko taka, czy nie przekroczy mojego budżetu poziom aukcji, ale tak mówię, no lubiąc siatkówkę stwierdziłem, że połączymy przyjemne z pożytecznym i się udało. Gramy z olimpijczykami, natomiast w tej dyscyplinie tylko pani Brzostek jest olimpijką, panowie zapaśnik i bokser, ale mimo to poziom jest bardzo fajny i myślę, że co najmniej adekwatny do meczu charytatywnego. Team Raciborskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma nadzieję, że siatkarskie zmagania na stałe wpiszą się w kalendarz raciborskich finałów orkiestry. Na raciborskim rynku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagościł w niedzielne popołudnie. Przygotowane przez sztab atrakcje to m.in. gotowanie żurku przez Remigiusza Rączkę, pokazy strażackie, występy, koncerty, zumba oraz licytacje. Orkiestra w sercu Raciborza zaczęła grać koło południa. Strażacy z okolicznych jednostek OSP zapewnili pokazy, przejażdżki kładem oraz umożliwili oglądanie wozów bojowych. Remigiusz Rączka z raciborskim piwowarem Rajmundem Petrzykiem i uczniami gastronomika z CKZ i U nr 1 wspierali raciborski sztab swoim talentem kulinarnym. Remigiusz Rączka przekazał również na licytację swoją książkę z przepisami. Cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj być. Dzisiaj ważymy ogromną porcję żuru śląskiego. Pomagają mi uczniowie Technikum Gastronomicznego z Raciborza. Będzie bardzo dużo porcji, żur, dobrze rozgrzewo w taką pogodę. Ponadto w pozostałych strefach przygotowano wiele atrakcji. Między innymi w strefie rękodzielniczej każdy mógł ozdobić koszulki wybraną grafiką z serduszkiem orkiestry. Stworzyliśmy, jak Państwo widzą, całe takie wośpowe miasteczko. Od, jak patrzę tutaj na przed siebie, to od stanowiska dręgów, gdzie można przy ich ogniu się ogrzać, zobaczyć, jak pracuje snycerz. Obok nich też strefa taka chilloutu, gdzie można się ogrzać przy kawie, herbacie, spróbować bardzo dobrego ciasta, wrzucić coś oczywiście do puszki. Mierzyliśmy siłę stopy do specjalnej bramki. No i okazało się, że raciborzanie mają silniejszą stopę niż piłkarze z naszych tutaj raciborskich klubów, bo rekord to ponad 60. prędkość i tu jeden pan taką właśnie siłą strzału się wykazał.
W punkcie DKMS-u można było złożyć deklarację i zostać potencjalnym dawcą szpiku, a na pytania odpowiadali eksperci, którzy krok po kroku wyjaśnili, jak dołączyć do grona dawców i co się z tym wiąże. Wróciliśmy na finał Wielkiej Orkiestry z rejestracją potencjalnych dawców szpiku. Pierwszy raz na rynku w Raciborzu i ten powrót okazał się strzałem w dziesiątkę. Wiele osób przychodzi, rejestruje się, dowiaduje się, jest chętnych zostać tym potencjalnym dawcą szpiku, więc cieszymy się, że jest taki odbiór tej akcji i tyle osób chce pomóc. Nie pierwszy raz, już kilka lat działamy wspólnie z raciborskim sztabem. Utrzymujemy się na podobnym wyniku, około 30 osób, 40. To jest bardzo dużo, ponieważ te pierwsze akcje, które robiliśmy w Raciborzu, one gromadziły nawet po 300 osób, ale to wtedy ta akcja była po raz pierwszy, więc rejestrowali się wszyscy. Teraz rejestrują się ci, którzy się albo przekonali, albo po prostu do tego dojrzeli, bo osiągnęli wiek pełnoletności, albo też przychodzą, bo wcześniej odmówiliśmy z powodu wagi, wcześniej rejestrowaliśmy do 50 kg, teraz ten limit wagowy został zniesiony. W tym roku w raciborskim sztabie zgłosiło się 140 osób chętnych, aby zbierać datki do puszek. Wolontariusze od rana kwestowali na ulicach Raciborza. Było zarejestrowanych 140, kilku nam zgłosiło, że ich nie będzie z przyczyn losowych. Ja myślę, że wyszło ze 130, to jest bardzo dobry wynik, bo to też jest rekordowa liczba wolontariuszy, nigdy tylu nie mieliśmy. Także mam nadzieję, że też fajnie tutaj zbierzemy fajne środki. No i widziałam, że bardzo wielu z nich jest fajnie przebranych, także tym bardziej myślę, że raciborzanie byli szczodrzy do ich puszek. Różnie to bywa, no nieraz jest tak, że wiadomo, jakieś docinki, ale jest większość takich, że sprzyjających ludzi i wrzucają chętnie do puszki. W tym roku już mam 9 raz, a pierwszy raz po prostu chciałam spróbować, jak to jest. No i zaczynałam od kuźni raciborskiej, a skończyłam w Raciborzu. Działamy i będziemy w kolejnym roku działać, także mam nadzieję, że tylko żeby zdrowie dopisało i możemy dalej chodzić. Tegoroczne aukcje na rynku miały dwie odsłony. Prowadzili je szefowa sztabu Anna Kokolus oraz wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Liczeniem pieniędzy zajmował się Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Do puszek uzbierano rekordową kwotę ponad 164 tysięcy złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Kuźni Raciborskiej. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się spektakle, występy taneczne i aukcje. Na scenie sali widowiskowej Moksiru w Kuźni Raciborskiej w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się spektakl w wykonaniu teatru Senioralne Forte pod tytułem Serca w górę oraz występy taneczne i wokalne. Organizatorem Wielkiej Orkiestry jest Biblioteka w Kuźni Raciborskiej we współpracy z Moksirem, ale sztab mieści się właśnie w bibliotece od 24. finału. Do Wielkiej Orkiestry w Kuźni Kultury dołączyli spontanicznie również strażacy. Dzieje się przede wszystkim na żywo. To jest właśnie specyfika takich imprez. Przed chwilą był telefon od strażaków, że pompują na małego Leona, czyli to jest taka akcja, gdzie robi się pompki, przysiady, cokolwiek. I jeżeli wykona się zadanie, trzeba wpłacić jakiś tam drobny datek na rzecz Leona. To jest zbiórka na przeszczep, chyba na serduszko, z tego co tak wiem. Więc to się wpisuje w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc strażacy z Kuźni Raciborskiej, z OSP Kuźni Raciborska, chcieliby przyjechać tutaj pod Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i zaprosić wszystkich, którzy są tutaj na sali, żeby wspólnie z nimi wykonali to zadanie, ten challenge, który powstał, no i żeby w ten sposób pomóc też temu małemu chłopczykowi. Na licytację wystawiono ponad 50 przedmiotów, m.in. gadżety z logo Wielkiej Orkiestry, rękodzieła, obrazy malowane oraz wyszywane. Pierwszą aukcję wygrała pani Alina, która kupiła obraz. Dlatego, żeby pomóc właśnie, a między innymi jestem zadowolona, bo właśnie jestem w posiadaniu tego obrazu, który chciałam właśnie mieć. Bardzo mi się podobała, ponieważ to jest rękodzieło, ręcznie haftowane i bardzo, bardzo ładny obraz, warty byłoby go wylicytować. No i jestem bardzo za niego zadowolona, no mi będzie służył. Wolontariusze licznie wspomagali orkiestrę przez cały dzień, pobijając kolejne rekordy w zbiórce. Zbieramy już od w sumie młodego, bo tak zostaliśmy nauczeni, a teraz to robimy z chęci, bo po prostu nas sprawia to przyjemność. No dosłownie od kiedy pamiętam, bo jestem wolontariuszem i z tego co rodzice opowiadają, mam zdjęcia. Od pierwszego roku życia tutaj chodziłem z puszką, z rodzicami na rękach jeszcze.
fajnie, że to się robi. Kiedyś właśnie jako tradycja taka rodzinna, teraz już samemu, ponieważ uważam, że jest to fajna akcja i nie wymaga dużo, a naprawdę daje fajne tutaj rezultaty. Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od małego. Jesteśmy już wolontariuszami trzeci raz. No w sumie nam to sobie przyjemność i jest fajnie chodzić z puszką i zbierać pieniążki. No i to nie tak dla siebie, tylko komuś to przeznaczyć na jakieś cele fajne. Wolontariuszem w Kuźni Raciborskiej była także Michalina, która żyje dzięki sprzętom zakupionym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w poprzednich latach. Jestem ekstremalnym teśniakiem. Wszystkie sprzęty, które zostały przekazane przez WOŚP, dosłownie uratowały mi życie. Akcja zbierania datków do puszek zakończyła się w niedzielę wieczorem 29 stycznia. Główny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował, że do tej pory zebrano ponad 154 miliony złotych, ale nadal trwa liczenie zebranych środków. Nie jest to jednak koniec akcji. Pieniądze zbierane są także poprzez zbiórki i aukcje internetowe, które potrwają do 12 lutego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko. Spokojnego